Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu. Chcemy, żeby każdy cudzoziemiec we Wrocławiu się czuł na równi z każdym innym członkiem tej naszej tutaj wspólnoty lokalnej, wrocławskiej. To znaczy, żeby miał pracę, żeby mu pomóc w języku, żeby mu dać odpowiednią ofertę kulturalną, żeby pomóc się zintegrować, zaadoptować, ale zachowując te różnice, które między nami są, bo one decydują o tym, że to miasto właśnie jest takie niezwykłe, jakie jest. Agnieszka Kosowicz, prezeska zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Polskie Forum Migracyjne zajmuje się przede wszystkim bezpośrednią pomocą uchodźcom i migrantom. Obszar naszej działalności to jest edukacja międzykulturowa. Pracujemy z dziećmi, mamy w tym celu też pomoce przygotowane, żeby pokazać im, że różnorodność ludzi jest naturalnym zjawiskiem, że ludzie są różni i tak ma być. I że to wspaniałe, że się różnimy, że jesteśmy inni, że powinniśmy czerpać z tej różnorodności, uczyć się na niej. Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska do spraw polityki społecznej. Gdańsk, miasto praw człowieka, Gdańsk, miasto wolności i solidarności, to miasto, w którym imigranci znajdują swój nowy dom. Mamy was już bardzo wielu, wybraliście to miasto, przybywajcie, twórzcie go i także dawajcie nam potencjał do dalszego naszego rozwoju. Za to jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Jakub Kościółek, Stowarzyszenie Interkulturalni.pl. Nasze działania skierowane są na zmianę polityki na poziomie centralnym oraz samorządowym. Stąd program Otwarty Kraków, który pozwala Krakowowi na dołączenie do innych miast zachodniej Europy, które wprowadzają strategie mające na celu integrację migrantów.